gratuluję w ogóle przygotowania imprezy. Bardzo. Chciałem zapytać o jeszcze inne inicjatywy takie sportowe w Warszawie. Czy będziecie robić ich więcej? W Warszawie robimy bardzo wiele inicjatyw sportowych. Jesteśmy chyba najbardziej rozbieganym miastem w Polsce. Ponad 400 imprez biegowych rocznie w mieście stołecznym Warszawa. Te najważniejsze to oczywiście maratony i półmaratony i triada biegowa. To jest impreza sportowa, którą warszawiacy pokochali najbardziej, bo związana jest z naszą historią, z historią naszego miasta. Dzisiaj bieg z okazji Konstytucji 3 maja, ale już koniec lipca rozpoczynamy, już dziś rozpoczynamy przygotowania do biegu Powstania Warszawskiego. Czy w tym roku trasa już wróci na swoją starą, czy... Przygotowujemy się w tej chwili, więc proszę dać nam jeszcze chwilę. Zrobimy wszystko, żeby bieg jak co roku był wyjątkowy. I 11 listopada bieg powstania, 11 listopada czyli bieg... Jeszcze do końca nie wiecie jakiegoś... Nie chcemy jeszcze dzisiaj, proszę dać nam chwilę. Też staramy się za każdym razem przygotowywać coś wyjątkowego, coś szczególnego. W tym roku przede wszystkim takie wyjątkowe są medale, które... składają się na mapę naszej ojczyzny, ale trzeba wystartować w 3 biegach, aby zebrać wszystkie i na mapę naszego miasta. Bardzo piękne, bardzo wyjątkowe medale, ale organizujemy też całe mnóstwo innych wydarzeń, czy też współorganizujemy jako właśnie miasto. Właśnie zapytać o takie bliżej Wisły jeszcze na przykład, bo był bieg Wisły, teraz niestety już go nie ma, ale takich na przykład połączone. Ale już czwartego... Wodne, żeby na przykład zrobić taki coś w rodzaju triatlonu może... Już 4 maja, czyli jutro, rozpoczynamy Święto Wisły i zaczynamy bardzo wiele wydarzeń związanych dokładnie z Wisłą, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na stronach miasta um.warszawa.pl i na stronach Aktywnej Warszawy. Możecie Państwo znaleźć wszystkie informacje na temat wydarzeń sportowych w Warszawie. Jest ich naprawdę wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani, proszę, proszę. No i pozwolę.